gdzie ci mężczyźni. Prawdziwi tacy. Jak można nie umieć znaleźć kluczy we własnym mieszkaniu? Kiedy szuflady latają jak szalone, już wiem, że padnie pytanie: gdzie przełożyłaś klucze? Normalka. No i mówię mu po ludzku, dębowa komoda przy drzwiach wyjściowych. Trzecia szuflada od góry. No ale myślisz, że to takie proste? Jaki to kolor dębowy? Przecież my nie mamy żadnej takiej komody. U mnie jest jeszcze lepiej. Gdzie jest nóż? No przecież w szufladzie na sztuce. Ale która to i w ogóle? Po co go ktokolwiek przekładał? Przecież ostatnio kładłem go na lodówce w kuchni. No jakby tam było miejsce na sztuce. No proszę cię, no. Może w ogóle zrezygnujmy z mebli, Połóżmy wszystko na lodówce w kuchni. Tak, najlepiej to byłoby im rozrysować mapę topograficzną i dać przewodnika, żeby ich oprowadził po własnym mieszkaniu. Jak mu mówię, że jadę na zakupy i wrócę za 3 godziny, to po prostu tak robię i wracam za te 3 godziny. No ale przecież jak on mi mówi, że jedzie na piwo z kumplami i wróci za godzinę, to już wiem, że wróci za 3, bo droga powrotna do domu nagle stała się o 1000 kilometrów dłuższa z serpentynami, a do tego w pobliżu żadnej taksówki nie było. A nawet jakby jakaś była, to przecież on nie miał przy sobie pieniędzy, bo bankomat był oddalony o 1000 kilometrów świetnych stąd. Czasami mi się wydaje, że to, co oni mają na szyi, to kulista nakładka zwana potocznie głową, żeby im wiatr nie wpadł od tak do przyłku, kiedy konsumują grillowaną golonkę. Kiedy mu mówię, że nie mam w co się ubrać, to on niby, wiesz, tak przytakuje, rozumie, mruczy coś pod nosem i uśmiecha się tak głupkowato i on myśli, że ja tego nie widzę. No, kurczę. No mam to samo. Kiedy pytam go, czy to go śmieszy, że jego żona ma same łachy w szafie, to wred. Mówi ci, wrednie oświadcza, że przywiezi kontener peceku pod nasz blok, możemy się tych moich szmat pozbyć. No dobra, może i mam w tej szafie kilkanaście sweterków, ale akurat morelowego, który pasowałby mi do tej nowej ołówkowej spódnicy, no nie mam. On pyta ołówkowej, czyli? O to, myśli, że to jakiś materiał ekologiczny jest, czy coś, losie. No i mówię mu, że nie mam tej morelowej bluzeczki. A on pyta, a morelowy to jaki? Daltoniści. No kurczę, mówię ci, daltoniści. Moreli nigdy nie widział. To, że niby my jesteśmy ta słaba i głupia płeć? No tak, tylko, że jak ostatnio się mnie pytał o ładowarkę do akumulatora swoją drogą, chyba zapomniał, że nazywa się to prostownik, to nie wystarczyło mu sformułowanie, jest między wiertarką udarową a sprężarką śrubową. Między czym? Między czarnym a czerwonym pudłem. To faceci są jacyś inni, a nie kobiety. A nasze pokłady cierpliwości, mówię ci, kiedyś się skończą. Właśnie. Kiedyś się skończą. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwanek, sprzętna mruwa. Niepoważne to nie szczere, jak bezwolny manekin.